A teraz już przechodzimy do rozstrzygnięcia konkursu kulinarnego. Zanim jednak to nastąpi, obiecaliśmy Państwu, że przeprowadzimy krótką rozmowę z panem Rafałem Kluczkowskim, który był uczestnikiem programu Hell's Kitchen, Piekielna Kuchnia. Jeżeli Państwo nie wiedzą, o który program kulinarny chodzi, to jest to ten program na Polsacie, który prowadzi taki bardzo surowy juror. Jest jedyny, jest szefem kuchni i wprowadza dość nerwową atmosferę, ale o tym wszystkim opowie nam pan Rafał, którego zapraszamy. Wielkie brawa dla niego. Pan Rafał jest również członkiem komisji, która rozstrzygała w naszym konkursie kulinarnym, ale przejdźmy może jednak do programu Hell's Kitchen. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że pan wziął udział w tym programie? Jak to się stało? Zobaczyłem nabór do castingu w telewizji. Najzwyczajniej w świecie zobaczyłem reklamę, w którym był nabór do castingu. Zgłosiłem się, pojechałem na casting do Warszawy. Chętnych było ponad 1000 osób, wybierali 14. Udało mi się dostać i tak też trafiłem do programu. Czyli 14 osób z 1000 to już jest niesamowite osiągnięcie. To była pierwsza edycja, zatem nie było wiadomo, jak będzie wyglądał program, prawda? Pierwsza premierowa edycja w Polsce. Nikt się nie spodziewał, nikt nie wiedział, czego możemy się spodziewać, czego będą od nas wymagać, jakie będziemy mieli konkurencje, także mi się wydaje, że pierwsza edycja zawsze jest podwójnie trudna. Tym większe gratulacje dla pana. Proszę powiedzieć, co pana najbardziej zaskoczyło w programie? Przede wszystkim zaskoczył mnie wysoki poziom, którego od nas zaczęli wymagać. Standardy szefa Amaro, w sumie najlepszego szefa kuchni w Polsce, są niewiarygodne. Standardy, które mamy w restauracjach u nas w okolicy, czy też w całej Polsce, a standard w samej restauracji szefa jest nieporównywalnie wyższy, także z dnia na dzień musieliśmy coraz wyższy poziom sobie nastawiać, coraz więcej kroków dawać, żeby te nasze dania, które przygotowywaliśmy, żeby je akceptował, żeby jemu smakowały, żeby zaczął nam je chwalić w końcu. Rozumiem. A oprócz gotowania oczywiście dochodzą emocje, stres i presja, którą szef Amaro nakłada na wszystkich uczestników. Jak to wpływa na pracę w zespole, na to, jak przygotowane są potrawy? Dokładnie, dodatkowo dochodzi stres. Przede wszystkim taki, że mamy świadomość, że później będą nas oglądały setki tysięcy bądź miliony widzów, także presja jest nieziemska. Każdy jakoś w inny sposób sobie radził z tym stresem inaczej. Ja staram się zachować do końca sobą, nie chodzić, nie krzyczeć. Inny nerw wypuszczały wcześniej, inny troszeczkę później, ale jest to bardzo ciężkie przeżycie. A czy w takich momentach stresowych zapomina się o tym, że jest kamera? Jak najbardziej tak. Ja żyłem światem zwykłej kuchni. Ja się tak nastawiłem, tak do tego przyzwyczaiłem, że pracowałem normalnie jak w pracy na co dzień w zwykłej kuchni. A jak relacje z innymi uczestnikami programu? Czy czuć było, że każdy chce wygrać ten program? Każdy był mega zmotywowany, każdy chciał wygrać program, bo też po to się tam idzie, ale nikt nikomu nie robił podgórkę. Każdy nawet siebie, można powiedzieć, wspierał, pomagał sobie. To też jest bardzo ważne, żeby się nie odwracać od innego, nastawić tylko na siebie, tylko pomagać jeden drugim, tak jak w pracy. A czego pan się najwięcej nauczył w pracy ze szefem Amaro? Przede wszystkim nauczyłem się tego, że cały czas trzeba się dokształcać, uczyć, jeździć. Osobiście po programie zacząłem jeździć na staże, przede wszystkim do Warszawy, tam gdzie ten poziom jest w sumie największy w całej Polsce. Dlatego cały czas trzeba się dokształcać, mimo że się skończy szkołę, gdzieś się pracuje wiele lat i tak nie ma kucharza na świecie, który wie wszystko. Cały czas trzeba się uczyć. Czyli najważniejsze jest rozwój. No to myślę, że gratuluję takiego pomysłu na życie. A jeszcze mam takie pytanie, co pan lubi najbardziej osobiście gotować? Czy to są desery, dane główne, przystawki? Przede wszystkim moje serce skradają desery, słodkości. Mimo że nie widać, desery uwielbiam. Także dzisiaj było dość sporo deserów, z czego jestem bardzo zadowolony. Ale też dania główne, przede wszystkim mięska. Mięsa, super. A czy udział w programie zaowocował jakimiś nowymi propozycjami pracy? Jak najbardziej tak. Były propozycje pracy w Warszawie, w restauracji. Na razie trzeba było od tego odstąpić. Mam rodzinę na utrzymaniu, także też te moje prywatne ambicje troszeczkę poszły na bok. Trzeba było je odsunąć w czasie.
ale są i propozycje pracy, propozycje rozwoju nauki, że cały czas z tego korzystam i każdemu polecam branie udziału w takich programach, bo to bardzo pomaga. No tak, ale to trzeba się cechować dużą odwagą, bo wystąpić w takim programie z takimi emocjami i mając świadomość, że tyle osób będzie nas oglądało, no to, że to wymaga wielkiej odwagi, tego gratulujemy. A jak dzisiejszy poziom konkursu kulinarnego? Jak najbardziej jestem zadowolony przede wszystkim z młodych uczniów, z osób z pierwszej klasy, z drugiej klasy zawodowej, tak? Kucharze, byli cukiernicy. Poziom był różny, ale wszyscy mają odwagę, żeby zrobić samemu danie, pokazać je innym, mimo trzęsących rąk, które ja też mam. To nie jest tak, że mi się ręce nie trzęsą w pracy. Każdemu wydaje że się trzęsą, tak mi się wydaje. Każdy zachował zimną krew. Wyszedł, podał swoje danie, przedstawił, zaprezentował, bronił je. Obiektywnie też w miarę możliwości swoje danie krytykował. Za to wszystkim ogromne gratulacje.